A, widzę, że wróciliście po drugą dawkę darmowych i legalnych filmów i seriali. No to subskrybujcie mój kanał, zostawcie komentarz pod tym filmem i dajcie lajka. Jedziemy. Ważne, bo żeby skorzystać z większości, jeśli nie z całości tych usług, które będę dzisiaj polecał, będziecie potrzebowali VPN-a. Jeśli nie wiecie, co to jest VPN, skąd go wziąć, żeby był bezpieczny i najlepiej darmowy, wbijajcie na inny film na moim kanale, w którym właśnie o tym opowiadam. Zanim więc przejdziecie do tych serwisów, koniecznie zainstalujcie VPN-a, a później możecie też sprawdzić pierwszą część moich polecajek o tym, gdzie najlepiej za darmo i legalnie oglądać filmy i seriale. Na dzisiaj pierwszą usługą jest portal Yidio, który zasadniczo działa jak taka wyszukiwarka filmów, ale która mówi wam, gdzie możecie coś obejrzeć. Czyli jeśli na przykład chcesz obejrzeć Milczenie Owiec, to Yidio pokaże tobie, hej, możesz to obejrzeć na Prime, Apple TV, coś tam, sroś tam, pierdoś tam i wskaże ci linki, gdzie to możesz wynająć, albo gdzie potrzebujesz subskrypcji, żeby to obejrzeć. Ale to nas nie interesuje. Nas interesują rzeczy w cenie najlepszej, czyli darmowej. A więc jak to działa? Powiedzmy, że na dzisiaj chciałbym obejrzeć jakiś film. No i mam tutaj taki fajny filtr za darmo. I co tu mamy? Big Boss, czyli klasyka z Bruce'em Lee. Jeśli ktoś lubi kino kung fu, no to powinien znać ten film bardzo dobrze. I co, mogę obejrzeć? Nie, nie mogę, ale jestem skierowany do Plexa, albo WatchNow, albo innych usług, gdzie mogę za to zapłacić oczywiście, jeśli chcę, ale mogę też obejrzeć. Czy działa? Okej, sprawdzimy. Wchodzę na Plex. Proszę bardzo, Big Boss. Play. Leci. Reklama. Wiecie jak to jest, jak coś jest za darmo, to pewnie wymaga też jakiejś naszej atencji. W związku z czym reklamy to jest najczęściej spotykana forma zapłaty na tych darmowych serwisach. Kolejna propozycja to prawdziwa niespodzianka, ponieważ w Stanach dostępne są filmy i seriale na YouTube za darmo. Oczywiście nie wszystkie, nie jakieś topowe tytuły, nie zupełne nowości, ale popularne, mainstreamowe, fajne materiały. W Polsce ta część YouTube'a jest po prostu niedostępna. Ale jeśli postępowaliście zgodnie z instrukcjami w moim filmie o tym, jak zainstalować za darmo VPN-a, będziecie mogli do tej części dostęp uzyskać. I jak to zrobić? Już tłumaczę. Wchodzicie na YouTube, klikacie w menu, czy jakby tego nie nazwać, te takie trzy paseczki hamburgera i klikacie filmy. Zaznaczam, mam wyłączonego VPN-a w tym momencie. Klikam filmy. I okej, przeglądaj kupione, czyli standardowo. Mogę sobie wypożyczać albo kupować filmy na YouTube. Ale zobaczcie, co się stanie, kiedy włączę VPN-a i odświeżę stronę. VPN mi się odpalił i teraz łączę się z netem z serwerów w USA. Odświeżam stronę YouTube filmy i filmy ETV oraz mamy coś takiego jak bezpłatny z reklamami. A nam reklamy nie przeszkadzają, bo my lubimy bezpłatny. No to co mamy w tym bezpłatny z reklamami? Tak jak mówiłem, nie ma tu najnowszych produkcji, ale są to produkcje mainstreamowe. Zobaczcie, Pan i Pani Smith, Maska, Zorro, Rodzina Adamsów, Czarne Owce, Clueless, ten film z Russellem Crowe, gdzie on był na statku. Zobaczmy, czy odpali się Rodzina Adamsów. Rodzina Adamsów, oczywiście obowiązkowa reklama. Ale po pominięciu reklamy zaczyna lecieć film. Co więcej, na YouTubie mogę odpalić napisy i mogę włączyć to, co zawsze na YouTubie mogę włączyć, czyli tłumaczenie ich z angielski na polski. Więc każdy, nawet osoby, które nie znają języka angielskiego, mogą oglądać tutaj za darmo filmy i seriale z napisami po polsku. Poza tymi mainstreamowymi, śmiesznymi, dramatycznymi, czy jakkolwiek innymi sensacyjnymi, przygodowymi filmami, mamy też oczywiście horrory dla moich subskrybentów, specjalnie kochających grozę. I znajdziecie tu dużo klasyków oraz takich filmów niszowych, które ciężko znaleźć na innych usługach, a już na pewno legalnie i za darmo. Pluto TV, serwis internetowy, który stream now, pay never. Pay never to bardzo fajne hasło. Ale co tutaj jest fajne, to nie tylko możemy sobie na żądanie znajdywać filmy, które nam pasują, podzielone na kategorie, nawet tutaj reality show, mamy tutaj dużo telewizyjnych w ogóle rzeczy, nie tylko filmy, ale i nie tylko takie seriale, jakie możecie sobie wyobrazić z Netflixa, ale takie, nazwałbym to klasyczno telewizyjne, no nawet jest kategoria Classic TV, ale to pewnie będą jakieś, no takie mega oldschoolowe rzeczy. Ale co jest fajne, jest tutaj też Live TV. To Live TV to oczywiście nie są polskie. Zniknij mi, ty. Nie chcę podglądu cały czas mieć. No dobra, nieważne.
Mamy tutaj live TV i możemy sobie przełączać między kanałami jakby telewizyjnymi, czyli coś akurat leci, więc akurat możemy to oglądać, a nie możemy tego koniecznie przewinąć, albo cofnąć, albo nagrać, whatever. Natomiast możecie zobaczyć, co będzie leciało. I na przykład dziś o 15.45 będzie leciało Leatherface, prequel do teksańskiej masakry piłą łańcuchową. Albo leci teraz film chyba Konwoj z lat 70. z tego co widzę. Są tu naprawdę najróżniejsze tematyczne kanały telewizyjne, tak bym to nazwał. I wiecie co? Są za darmo. I legalnie. A propos darmochy, to moje treści też są darmowe. Natomiast jeśli podoba ci się ten materiał i podoba ci się mój kanał, to możesz mi zapłacić, ale nie będzie ci to kosztowało ani grosika. Wystarczy, że dasz suba, zaznaczysz dzwoneczek, polubisz ten film i zostawisz komentarz. Jeśli nie wiesz co napisać, napisz hashtag dobry horror. Ta bardzo symboliczna wypłata pomoże mi przebijać się przez algorytm YouTube'a i docierać do jeszcze większej ilości ludzi. Więc wiesz, rączka rączkę myje. Kolejna polecajka jest dosyć biedna, ale dałem ją, ponieważ jest dla fanów niszowych horrorów, a tych na moim kanale nie brakuje. Kanał Gabrain na YouTubie, który jest po prostu dostępny dla wszystkich, ma kilkanaście chyba tylko horrorów, ale fajnych, oryginalnych, niszowych, oldschooli. Gabrain 7002, jeśli nie znacie, wbijajcie. No, dużo nocy tam nie spędzicie, ale na pewno znajdziecie coś fajnego. Ta usługa nazywa się bardzo oryginalnie. Popcorn Flix, ale nie o to chodzi. Nie musi być oryginalna, musi być darmowa i musi być legalna. A więc na Popcorn Flix mamy dostęp do różnego rodzaju seriali i filmów z różnych kategorii, różnych gatunków, które możemy oglądać za darmo. Sprawdźmy na przykład Willy's Wonderland z Nicolasem Cage'em. Dobra, klikamy, oglądamy. Willy's Wonderland, player się odpala, lecimy. No wiadomo, reklamy. Reklamy są wszędzie, na każdej z tych usług, które wam proponuję. Tak mi się wydaje. Czy Popcorn Flix jest legitny? Szybkie googlanie pokazało mi, że jak najbardziej. Dostępny jest tylko w Kanadzie i w USA i planują rozszerzyć swoją działalność na inne kraje, ale powiedzmy sobie szczerze, żadna korporacja im na to nie pozwoli. Natomiast dzięki mojemu kanałowi, dzięki mojemu filmikowi o tym, jak zainstalować i skorzystać z VPN-a, możecie wy korzystać z tej usługi za darmo i absolutnie legalnie. Co więcej, nie wiem czy wiecie, że możecie też mnie znaleźć na Facebooku, Instagramie i TikToku jako OMB Horror i tam też możemy porozmawiać o horrorach i nie tylko. No to teraz może małe podsumowanko. Pozycja pierwsza, IDEO, gdzie możecie znajdywać filmy oraz to, gdzie je oglądać, ale jest katalog, tudzież filtr free, więc możecie też wyszukiwać filmy, które są darmowo dostępne na różnych serwisach na całym świecie. Polecajka druga to filmy i telewizja na YouTube, za darmo z reklamami. Konieczne jest skorzystanie z VPN-a, bo inaczej ta opcja na waszym YouTubie będzie zupełnie niedostępna. W Polsce na YouTube można tylko kupować albo wypożyczać. Trzecia pozycja, którą wam polecałem, to Pluto TV, które ma bardzo fajne hasło, czyli Stream Now, Pay Never. Streamuj dzisiaj, płać nigdy. I możemy tutaj przeglądać tematyczne kanały telewizyjne, gdzie po prostu na żywo lecą filmy i seriale, do których możemy się wpiąć i oglądać, albo możemy wynająć sobie konkretny film, wystreamować tytuł, który nam odpowiada. Co do kanałów telewizyjnych, to nie są to kanały telewizyjne takie, jakie macie w telewizji. Nie, to są kanały telewizyjne założone przez Pluto TV. W sensie oni mają streamowe tylko kanały, na których cały czas nadają treści ze swojego katalogu. Piąta pozycja, Popcorn Flix, usługa dostępna tylko w Stanach i Kanadzie, dlatego VPN jest konieczny, zresztą tak samo jak do chyba wszystkich poprzednich, które wymieniałem, gdzie możecie oglądać zarówno seriale, jak i filmy, natomiast nie ma tutaj takich seriali telewizyjnych, jak na przykład były na Pluto TV, gdzie są nawet reality show i jakieś film, seriale o gotowaniu i tak dalej. Nie, tutaj są normalne takie seriale, jakie możecie kojarzyć z usług streamingowych. I na koniec w gratisie dostaliście jeszcze ode mnie kanał na YouTube, na którym jest kilkanaście dosyć fajnych, niszowych, oldschoolowych, vintage'owych horrorów do obejrzenia. Oczywiście za darmo. I legalnie. Także za darmo i także legalnie jest mój kanał i moje treści. O tym już wspominałem, ale jeśli dacie mi suba, dacie mi łapkę, dacie mi komentarz, może być hashtag dobry horror, to będę bardzo wdzięczny, bo będę mógł docierać do większej ilości ludzi. Ja w takim razie lecę sobie zaplanować dzisiejszy wieczór na jednej z tych usług i zobaczymy się następnym razem, może przy jednej z moich recenzji.